Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, to już ostatnie takie nasze spotkanie rekolekcyjne, gdzie chcemy pochylać się po raz kolejny nad naszym powołaniem i patrzeć na nie oczami Pana Boga, doceniać je i chcemy zaczerpnąć od Niego sił, abyśmy byli w stanie to powołanie zrealizować. Tak się zastanawiałem znowu nad tytułem tego dzisiejszego rozważania. Wczoraj mówiliśmy o Józefie, który jest dla nas wzorem z jednej strony uchwycenia się Słowa Bożego, posłuszeństwa temu Słowu Bożemu, czego co zaowocowało troską między innymi o kobietę Maryję, którą Bóg postawił jej boku. Dzisiaj chciałem trochę jeszcze gdyby pociągnąć ten temat, bo jest on bardzo ważny. Zatytułowałem sobie tak tą dzisiejszą konferencję, nie wiem na ile to wyjdzie, Ojcostwo w codziennej praktyce. Dlaczego ten temat? Otóż rozmawiając z ludźmi jako kapłan, rozmawiając z dziewczętami, z kobietami, z młodymi chłopakami, kiedy mówią o swoim przeżywaniu życia, jak bardzo to życie ma konkretny wydźwięk czy konkretny obraz z powodu rodziny, z której się wywodzą, obiecałem sobie, że będę o tym mówił, że tego tematu nie zostawię, bo czasami aż trudno się odnaleźć, kiedy 30-letnia dziewczyna przechodzi i płacze, że sobie nie może ułożyć życia, bo jej ojciec, odkąd pamięta, zawsze pił. Obiecałem sobie, że będę o tym mówił, a ponieważ nie jestem na tyle mądry, próbowałem też szukać różnych źródeł, rozmawiać z mądrzejszymi ludźmi, pytać o to, co można by było wam przekazać, czy szukać jakichś też materiałów, aby się z wami pewnymi prawdami podzielić. Pierwszą rzecz, którą chciałbym gdyby podkreślić podczas tej konferencji, moi drodzy, będę mówił oczywiście do ojców. Mam nadzieję, że wszyscy mężczyźni się w tym odnajdą, bo jeśli ktoś nie jest jeszcze ojcem, to do tego ojcostwa się przygotowuje i może jako ten przygotowujący się do faktycznego ojcostwa fizycznego czy tego duchowego już teraz zacznie na pewne rzeczy zwracać uwagę. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to traktowanie kobiety, którą Bóg postawił u mojego boku. W czasie rekolekcji dobrze jest dotknąć tego tematu. Dobrze jest spojrzeć w swoje serce i w swoje życie, jak to wygląda. Święty Ambroży, mówiąc o relacjach pomiędzy mężem i żoną, powiedział kiedyś tak: nie jesteś jej panem, lecz mężem. Nie służącą otrzymałeś od Boga, ale żonę, która równa jest ci do, co do godności osobą. Dlatego więc odpłać życzliwością za życzliwość, za miłość podziel się miłością. Drogi bracie, przychodzi taki moment i dobrze by było, gdybyś się zastanowił, jak traktujesz swoją kobietę, swoją żonę. Czy ją kochasz, czy używasz? I chciałbym zwrócić na takie bardzo prozaiczne rzeczy uwagę, jak chociażby podziękowanie żonie, zauważenie żony, podziękowanie jej za obiady, które ci gotuje. Ktoś może powiedzieć, no dla całej rodziny gotuje. Tak, ale bardzo często jest tak, że ona gotuje wtedy, kiedy ty przychodzisz z pracy.
Kiedy ostatni raz powiedziałeś swojej żonie, że jej dziękujesz za dobry obiad? Kiedy ostatni raz podziękowałeś jej za to, że masz wyprasowaną koszulę każdej niedzieli, kiedy idziesz do kościoła? Dzisiejsze pierwsze czytanie, ono nas jak gdyby bardzo mocno zmobilizowało i dobrze by było, gdybyśmy też do niego wracali. Mówiąc o szacunku do tego daru, którym jest kobieta dana nam przez Pana Boga. Jak traktuję, i o to mi chodzi, żebyśmy sobie przemyśleli przed Panem Bogiem, jak traktuję swoją żonę, może też swoją dziewczynę w wypadku młodzieńców nieżonatych, jak traktuję swoją żonę na co dzień? Czy ona przy mnie czuje się bezpieczna? Czy jestem świadomy tego, że to ona została powierzona z całą swoją delikatnością i kruchością natury moim męskim dłoniom, żeby te dłonie ją ochraniały, żeby w tych otoczonych dłoniach czuła się bezpieczna? Czy nie ma przypadkiem takiej sytuacji, że kiedy ty przychodzisz podpity z pracy na przykład, ona musi brać wszystkie obowiązki na ciebie? No bo jak może liczyć na mężczyznę, który do końca nie jest pewny? Chciałbym dotknąć również tego tematu, tylko dotknąć, abyśmy też to rozważyli, jeśli chodzi o nasze relacje związane z przekazywaniem życia, o nasze pożycie małżeńskie. O kim myślisz? Bardziej o sobie czy o niej? Na co zwracasz uwagę? Na swoje potrzeby, swoje zachcianki czy jej potrzeby? Bo może ktoś kogoś gdzieś zdziwić to, że ona naprawdę może być zmęczona, bo cały dzień się chrzątała przy pracy, której z reguły mężczyzna rzadko zauważa. Bo rzadko zauważa mężczyzna posprzątane szafki przed świętami. Rzadko zauważa zmienione firanki. Tak musi być. To twój obowiązek, twoja sprawa. Jest taki film Żaroodporni. Nie wiem, czy może już mieliście możliwość obejrzenia tego filmu. Kiedy jest taki konflikt w małżeństwie bardzo poważny. I moi drodzy, ten film, oglądałem go kiedyś właśnie z rodzinami. I nie była to tylko moja jak gdyby refleksja, i nie było to tylko moje spostrzeżenie. W tym filmie była pokazana piękna prawda o tym, jak potrafi być zraniona kobieta przez mężczyznę. Jak potrafi kobieta zraniona przez mężczyznę, może brzydkiego użyję języka, liże się z tych ran o wiele, wiele dłużej. I tam jest taka scena, kiedy mąż zabiega o jej względy różnymi sposobami. Ona jakby w ogóle tego nie dostrzega, nie docenia. Tak bardzo zostaje zraniona kobieta. A nam się wydaje, że po kłótni za 5 minut już ma z nami rozmawiać. Mamy pretensje, dlaczego nie rozmawia? Powinna. Dotykam tego tematu, tylko dotykam po to, żebyśmy, kochani, się zastanowili, żebyśmy to sobie przed Panem Bogiem przemyśleli, bo to jest ważne. Tutaj dotykamy pewnych rzeczy, też aspektów moralnych, bo my się rzadko spowiadamy na przykład z tego, że sprawiłem swojej żonie przykrość, że zraniłem kobietę, którą kocham, albo że przeze mnie moja żona płakała, albo że przyniosłem jej wstyd. Najważniejsze, co może zrobić ojciec, dać swoim dzieciom to po prostu prawdziwie, odpowiedzialnie, może inaczej powiem, najważniejsze, co może zrobić ojciec, to, że może dać swoim dzieciom po prostu prawdziwie, odpowiedzialnie, mądrze, dojrzale
wiernie, wyłącznie i dozgonnie kochać ich matkę. To, co możesz dać swoim dzieciom, to to, że będziesz kochał w ten sposób ich matkę. I kiedy będziesz kochał ich matkę, twoje dzieci nigdy na tym nie ucierpią. Będziesz szczęśliwy sam i ty, i twoja żona, i dzieci. Moi drodzy, faktem jest, że my pod wpływem kultury dzisiaj, która niestety nie troszczy się o nas, nie troszczy się o mężczyzn, nie troszczy się o ojców, która bardzo często wyśmiewa autorytet mężczyzny w rodzinie, czy neguje istotę ojcostwa, czy próbuje w męskich nawet oczach rozmyć tą rolę, jaką mężczyzna ma odgrywać. Chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko nie zdajemy sobie sprawy czasami z tego, jak możemy zmienić życie drugiego człowieka. Mówię tutaj o dzieciach. I tutaj chciałbym dotknąć również tego tematu. Stosunek do żony, ale też relacja do dzieci. Była o tym mowa również w pierwszym czytaniu. Moi drodzy, jako ojcowie, jako mężczyźni, jesteście urodzonymi liderami i wasze rodziny zwracają się do was, szukając cech, które wy tylko jako ojcowie macie. I mogę ci to powiedzieć, bracie, tato, ojcze. Zostałeś stworzony nie bez przyczyny, a twoja córka, twój syn szuka w tobie przewodnika, jakiego nie może znaleźć w innym mężczyźnie. Słowa, które wypowiadasz każdego dnia, twoje gesty, chociażby tak prosty gest jak uśmiech, ma nieskończony wpływ na twoje dzieci, szczególnie na twoją córkę. Bracie, chciałbym, abyś dzisiaj popatrzył na siebie jako ojca, oczami swojej córki. Ponieważ jeśli mógłbyś zobaczyć siebie takim, jakim ona cię widzi, choćby przez 10 minut, gdybyś mógł zobaczyć, jak widzi ciebie twoja córka przez 10 minut, twoje życie mogłoby się całkowicie zmienić. Dla dziecka ty jesteś wszystkim. Dopiero później pokażesz mu, temu dziecku, że jest Bóg. Świat twojej córki albo syna jest mniejszy niż twój. Jest bardziej kruchy i delikatny, ponieważ jej charakter właśnie ty formujesz, tak jak ciasto na stolnicy. Można powiedzieć, że każdego dnia bierzesz to ciasto w swoje ręce i je urabiasz. Urabiasz jej charakter. Ty i ja jesteśmy już ukształtowani, jesteśmy twardzi, bo życie nas czasami poraniło, bo obchodziło się z nami czasami niezbyt łagodnie, może nawet prawie nas zabiło, ale przeżyliśmy. Dlaczego? Przeżyliśmy dzięki tej istocie, w której wierzymy, że o nas dba. I wiedząc, że mamy taką istotę, mieliśmy siłę każdego dnia wstać z łóżka. Jest to Pan Bóg albo też ktoś bardzo dla nas bliski, ale przede wszystkim Pan Bóg. Bracie drogi, chcę ci powiedzieć, że twoja córka wstaje codziennie rano, ponieważ ty istniejesz. Byłeś tu przed nią i powstała dzięki tobie. Przy twoim udziale. Ty jesteś centrum całego jej świata. I przyjaciele, i członkowie rodziny, czy wychowawcy nawet, oni mają pewien wpływ, ale nie uformują jej charakteru. Zrobisz to tylko i wyłącznie ty. Dlaczego? Bo jesteś tatą. Drodzy mężczyźni, drodzy ojcowie, jesteście o wiele potężniejsi, niż wam się wydaje w rodzinach. Kiedyś jeden z psychologów, który pracował z rodzinami, z mężczyznami, powiedział kiedyś takie zdanie.
żadne badania, ani żadne diagnozy zawarte w książkach, żadne poradniki nie mogą zmienić życia młodej dziewczyny tak bardzo, jak kilka spotkań z ojcem. Podkreślił to bardzo mocno, żadne. Więc trzeba nabrać odwagi. Trzeba nabrać odwagi, bo twoja córka oczekuje od ciebie, twój syn oczekuje od ciebie, że pokierujesz ich życiem. Mają tylko ciebie. Mają tylko ciebie tak blisko. I tylko tobie mogą zaufać. Natomiast kiedyś pewna kobieta powiedziała w ten sposób: mężczyźni, dobrzy mężczyźni, potrzebujemy was. My wszystkie, matki, córki, siostry, potrzebujemy waszej pomocy w wychowaniu zdrowych kobiet. Potrzebujemy waszej męskiej odwagi i mądrości, ponieważ wy, ojcowie, bardziej niż ktokolwiek inny macie wpływ na życie waszych córek. I rzeczywiście tak jest. Gdy ty jesteś przy swojej córce, twoja córka stara się wypaść przy tobie jak najlepiej. Gdy ty czegoś jej uczysz, szybciej przyswaja wiedzę. Gdy kierujesz nią, nabiera pewności siebie. Tak bardzo jesteś ważny w jej życiu. I gdybyś, bracie, sobie zdał w pełni sprawę, jak głęboki masz wpływ na życie i osobowość twojej córki, byłbyś sparaliżowany lękiem i odpowiedzialnością. Masz wpływ na całe jej życie. Dlaczego? Ponieważ ona daje takie prawo tylko tobie, żadnemu innemu mężczyźnie na świecie. Tylko tobie jako ojcu takie prawo daje. Może ktoś z nas już to przechodził, może ktoś będzie. Chciałbym naszkicować taką sytuację, która w życiu mężczyzny mającego dzieci, przygotowującego się do przeżycia swojego ojcostwa w sposób też właśnie taki fizyczny, na pewno z taką sytuacją się spotka. Oto pewnego dnia staniesz przy wejściu do kościoła ze swoją córką. Wasze spojrzenia pobiegną wzdłuż nawy kościoła, poprzez ławki pełne ludzi, przed ołtarz, gdzie będzie stał pięknie ubrany, poddenerwowany mężczyzna. Może już ktoś z was to w życiu przechodził. I ty, trzymając córkę za rękę, czujesz drżenie jej ręki. Może jej szepczesz: jeszcze może zmienić decyzję. A ona ci mówi: wiem, tato, ale nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Przełykasz ślinę i szybka myśl przemyka ci przez głowę: kiedy ta moja córka zdążyła dorosnąć? Już wychodzi za mąż? A potem patrzysz, myślisz. Człowiek, którego widzisz w drugim końcu nawy, jest z pewnością podobny do ciebie, w dobrym i złym. Bo tak już w życiu jest. Kobiety podobnież pociąga to, co jest im już znane. Ta perspektywa może kogoś przerazić, szczególnie kiedy jest świadomy tego, że jego relacja z córką była bardzo trudna, chłodna, pełna burzliwych kłótni, wzajemnego niezrozumienia. Rzeczywiście ma się o co martwić. Ale faktem jest też, że nie wszystko stracone. Możesz jeszcze bardzo dużo w swoim życiu naprawić. Między innymi po to są rekolekcje. Między innymi po to jest ten czas, aby nad tymi sprawami się zastanowić. Ale wracając jeszcze do tego kościoła, jeśli mógłbyś decydować, jaką wybrałbyś osobowość dla męża swojej córki? Chciałbyś, by był pracowity, troskliwy, uczciwy, odważny. Krótko mówiąc, aby był dobrym i prawym człowiekiem. Ale trzeba sobie też uświadomić, że zanim twoja córka wyjdzie za mąż,
Ty musisz być dla niej wzorem. Wzorem człowieka. Jeśli chcesz, aby twoja córka szanowała cię, trzeba być dobrym wzorem, bo dzięki temu nauczysz ją, by oczekiwała szacunku także od twego, od swego przyszłego męża. Ojcowie, czasami sobie nie zdajemy sprawy, jaką ważną rolę odgrywamy w życiu naszych dzieci, w życiu dzieci, swoich dzieci. I twoja córka wybierze sobie takiego męża i będzie tak do tego męża podchodziła, na ile ty ją nauczysz. Jeśli będzie miała szacunek do mężczyzny, bo ty miałeś do niej szacunek, będzie tego wymagała od swojego przyszłego męża. A jeśli tak, to jej nigdy nie skrzywdzi. I faktem jest, że kariera nigdy nie wypełni twojego domu dziećmi. Nigdy nie przyniesie ci do łóżka zupy. Do tego potrzebni są mąż, żona, dzieci. I to jesteś ty tym człowiekiem, który może nauczyć swoją córkę, jacy są mężczyźni. Ona tylko na ciebie liczy. I moi drodzy, tutaj chciałbym również, robiąc też, pomagając nam spojrzeć na nasze życie ojcowskie, dotknąć takich trzech, właściwie jednej rzeczy, która się w trzech punktach. Pierwsza sprawa, warto sobie postawić pytanie o czas poświęcony mojemu dziecku. Czas poświęcony mojemu dziecku. Jak to wygląda? Ile tego czasu poświęcam? Jak ja patrzę na swoje dziecko? Nawet sobie czasami nie zdajemy sprawy, to nie jest moja mądrość, ja to gdzieś próbowałem poszukać po to, żeby się z wami tym podzielić. Ja sam sobie sprawy z tego nie zdawałem, jak ważny jest wzrok, spojrzenie. Bo my często tylko ten zwyczaj patrzenia na swoje dziecko wykorzystujemy wtedy, kiedy jest coś negatywnego. Patrz, jak do ciebie mówię. Patrz mi w oczy. Zobaczymy, czy nie kłamiesz. Jakże ważne jest, żebyś się zwrócił w pewnym czasie do swojego dziecka, aby on w twoim wzroku jako ojca dostrzegł, że jest przez ciebie kochany. Żeby w twoim wzroku dostrzegł, że jest przez ciebie akceptowany. Że ty się cieszysz, że on jest. Bo to dziecko ma potrzebę kontaktu z tobą. Druga rzecz, to jest sprawa bardzo ważna, dotyku. Dotyk, wbrew pozorom, jest niesamowicie ważny w relacjach rodzinnych i na to również chciałbym zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, kochani, właściwie bezpośredni dotyk ma kobieta, która nosi w swoim łonie dziecko 24 godziny na dobę. Potem wiemy o tym, że kiedy rodzi się dziecko, kiedy kładą jej dziecko, kiedy jest dotyk, styka się ciało z ciałem, dziecko czuje się bezpieczne, czując bicie serca matki, jak gdyby się uspokaja. Małe dziecko karmione piersią również ma jak gdyby zapewniony ten dotyk. Czuje bliskość, czuje się bezpieczne. Ktoś kiedyś powiedział, właśnie zrobiono badania, jeśli chodzi o te pieluchy jednorazowe, że one są wbrew pozorom bardzo niebezpieczne, bo rodzice nie dotykają tak często dzieci. Proszę, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, chodzi o dotyk normalny, zdrowy. I zrobiono takie jak gdyby doświadczenie, że okazało się, że dzieci, które używały pieluch wielorazowo, taratowych, one przy przewijaniu były dotykane, czuły się jak gdyby takie dopieszczone. I kiedy rodzice przeszli na pieluchy jednorazowe, okazało się, że dzieci się usteczniły, jak gdyby samodzielnie po to, żeby rodzice ich dotykali, żeby był ten gest. Niesamowita rzecz. Jak ważny jest w małżeństwie, w twoich relacjach z twoją córką czy z twoim synem dotyk. Oczywiście, jeśli chodzi o córki, to
Tutaj jest taka teraz masowa jak gdyby kultura, która propaganda, może powiem tak, że no właśnie związana z dotykiem. I my jesteśmy tak tym naszpikowani, że kiedy słyszymy słowo dotyk, to drętwiejemy, bo on jest, nam się bardzo kojarzy dotyk od razu ze złym dotykiem. I to jest też zaplanowane bardzo pięknie. Dzisiaj się tak napędza to, żeby właśnie nie dotykać dzieci. I są takie grupy, którym zależy na to, żeby rodziny rozbić. I właśnie bardzo często posługują się tym argumentem. Bo dzieci niedotykane, niegłaskane funkcjonują w życiu zupełnie inaczej. I tutaj właśnie też spotkałem się z taką opinią, myślę, że bardzo godną zauważenia, jeśli chodzi o dotyk dziewczynki, kobiety. Ojciec pieści, bierze dziewczynkę na kolana, przytula ją, całuje i tak dalej. I kiedy ona dorasta, przestaje. Raptownie przestaje. I to jest właśnie czasami też taki błąd, którym się mówi, że nie może tak być. Trzeba zmienić formę. Ale żeby to było. Dlaczego? Dlatego, że w kobiecie koduje się takie przekonanie, że wcześniej mnie ojciec kochał, akceptował, że był mi bliski, a teraz mnie odrzuca. I bardzo często to jest też powód tego, że dziewczyny szukają niekiedy takiej właśnie swojej akceptowalności u pierwszego lepszego mężczyzny. Jakże ważną to rzeczą jest wziąć córkę pod rękę, czy w jakiś inny sposób. Ja już nie będę tego podpowiadał, tylko rzucam pewne hasło, żebyśmy zobaczyli, jak to w naszych rodzinach funkcjonuje. Ja byłem kiedyś zafascynowany, byłem u takiej rodziny, gdzie były dwie dziewczyny i chłopak. Oni mieli taką sztamę ze swoim ojcem, że ja byłem pełen podziwu, jak dziewczyny mogą się rozumieć z ojcem. Oni się właściwie nie musieli porozumiewać w ogóle słownie. Wystarczył gest, wystarczyło spojrzenie i dziewczyny wiedziały, co robić w pewnym momencie i ojciec wiedział, co robić. Do tego stopnia, że organizowali sobie pewne takie, że tak powiem, no powiem, że to było w Australii, więc w polskich warunkach może to by było trudniejsze, ale ich matka potrzebowała zamrażalki. Więc wyobraźcie sobie, że kupili jej to pod choinkę. Mamie powiedzieli, żeby poszła do łazienki, żeby się przygotowała na Wigilię, bo to było przed Bożym Narodzeniem. Tak to wszystko zorganizowali ojciec z córkami i synem, że dopóki mama wyszła z łazienki, zamrażalka stała już przy choince. Ja byłem zaszokowany. Pomyśl, jakie są twoje relacje z córką, z dziećmi. Jak to wygląda, jak to funkcjonuje? I trzecia rzecz, moi drodzy, już kończę. Sprawa poświęcenia takiej uwagi, czyli bardzo konkretnie czasu. A jeszcze też tak samo, jeśli chodzi o chłopaków, bo też jeśli chodzi o ten dotyk, jest taki moment, kiedy chłopak dorasta, on nie chce, żeby go ojciec baskał, nie chce, on się czuje już dorosłym mężczyzną, nie chce się przytulić, nie chce się pieścić. Trzeba zmienić formę. Wystarczy, że ojciec dziecko poczochra za włosy, zrobi mu jakiegoś tam coś na głowie, pobawi się z tym dzieckiem w jakieś zapasy. Pokaże dziecku, że ten dziecek jest dla niego bardzo ważny. I tutaj, moi drodzy, chciałbym zwrócić również na to uwagę, bo ktoś mówi, że no nie ma czasu. Ale pomyślmy, czy spojrzenie w oczu dziecka tak dużo czasu potrzeba? A może my jesteśmy bardziej przywiązani na przykład do telewizora czy do komputera? Dlatego nie mamy czasu. Jak to wszystko w naszym życiu funkcjonuje i wygląda? Może to, co mówię, też jest niełatwe i ja sobie zdaję sprawę, że ta rola ojca jest niełatwa, ale chciałbym powiedzieć, że ona jest niezastąpiona. Jak bardzo potrzebuje dziecko ojca. To tak jak mówię, ja to wiem trochę z doświadczenia, z tego, co się rozmawia z ludźmi, z dziewczętami. Dlatego mówię o tym, żebyśmy się w tym przejrzeli. Ja też, jeśli chodzi o duszpasterstwo, mam i przeglądam się tutaj w swoim ojcostwie, bo to myślę, że wszystkich dotyczy, tak samo tych, którzy jeszcze nie są ojcami. Wszystko można odnieść do swojej dziewczyny. Można zobaczyć, w jakim ja kierunku idę w tym moim przeżywaniu męskości. Moi drodzy, ponieważ nie jest łatwo, Chrystus jest nam gotów pomóc i dzięki Bogu, że tutaj jesteśmy.
Dzięki Bogu, że przychodzimy tutaj do Jezusa. Dzięki Bogu, że możemy zaczerpnąć od Niego łaski. Dzięki Bogu, że mamy możliwość posłuchania Słowa Bożego i możemy zacząć kształtować swoje życie w oparciu o to Boże Słowo. Chcę Ci, bracie, powiedzieć, że chociaż nie jest łatwe bycie ojcem według planu Bożego i nie jest łatwe kroczenie w tym wszystkim razem z Chrystusem, ale faktem jest, że kroczenie z Nim to kroczenie w jednym kierunku, czyli ku zmartwychwstaniu. A ponieważ przed zmartwychwstaniem była Kalwaria, możemy jej też w życiu doświadczać, lecz na niej się wszystko nie kończy. Celem jest zmartwychwstanie. I kiedy będziesz szedł z Chrystusem przez życie, kiedy będziesz się starał iść u Jego boku, będziesz wiedział, po co idziesz, będziesz wiedział, dokąd idziesz i ufam, że będziesz wiedział, po co żyjesz. Amen.